Rolnik szuka żony 11, odcinek 7. Kandydatka Rafała wykosiła rywalki i myśli nad przeprowadzką. Adam zrobił to samo absztyfikantom Wiktorii. Za nami 7 odcinek 11 edycji, Rolnik szuka żony. Pożegnania są nieuniknione w tym programie, podobnie jak łzy. Aneta wykosiła rywalki, a Adam poszedł na całość względem Wiktorii. Ryzyko się opłaciło? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 7. odcinku, Rolnik szuka żony 11, spis treści, co się wydarzyło w 7. odcinku, Rolnik szuka żony 11. Przebojowa kandydatka Rafała, Agata zostanie na lodzie, zrobiło się poważnie między Adamem i Wiktorią. Trudny wybór Marcina, Sebastian podjął decyzję, czas sam na sam, tego było potrzeba i rolnikom, i ich kandydatom. Jedni bili się z myślami, inni dojrzeli do decyzji, których w 7. odcinku, Rolnik szuka żony, nie zabrakło. Co się wydarzyło w 7. odcinku, Rolnik szuka żony 11, Aneta nie próżnuje i angażuje Rafała na wszelkie możliwe sposoby. Pozostałe kandydatki rolnika nie mają lekko, nie kryły, że czuły się jak piąte koło u wozu. Przebojowa kandydatka Rafała, Magdalena była pierwszą, którą Rafał poprosił na bok, by wyznać jej, że kompletnie nie ma między nimi chemii i nie ma co tu robić sobie nadziei na więcej. Polały się łzy. Czyżby Aneta wykosiła rywalki niczym rolnik zboże podczas zbiorów? Jedna z dziewczyn postawiła na skracanie dystansu, zaś druga zastosowała znaną zasadę, przez teściową do serca. Która z metod okaże się skuteczniejsza? Agata zostanie na lodzie? Agata zdecydowała się zaprosić na randkę Mirosława? Mężczyzna jednak od jakiegoś czasu bije się z myślami, czy nie opuścić gospodarstwa rolniczki. Finalnie się na to zdecydował, serdecznie żegnając z rolniczką i jej synem, zrobiło się poważnie między Adamem i Wiktorią. Wiktoria, która pożegnała Łukasza, zdecydowała się zaprosić na randkę Adama. I była to randka pełna wydarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Nie czuję od ciebie presji, wyznała rolniczka, dodając, że nie oczekuje, iż z dnia na dzień się do niej przeprowadzi. Jak będziesz czuł się gotowy, to wpadaj, zaprosiła go. Zrobiło się poważnie, trudny wybór Marcina. Marcin po bardzo udanej randce z Magdą był już bliski podjęcia decyzji, jednak w 7. odcinku rolnik stanął przed odwiecznym pytaniem, czym wybrać, sercem czy rozumem? Dzisiaj bardziej ciągnęło mnie do Ani. Mam burzę myśli w głowie. Więcej uczucia mam do Ani, ale jak patrzę na Magdę, to też mi się robi dobrze. Serce minimalnie ciągnie do Ani, a głowa do Madzi, wyznał. Sebastian podjął decyzję. Sebastian w poprzednim odcinku pożegnał Anię, zaś w 7. zaprosił na randkę Kasię. Tematem przewodnim było to, czy Katarzyna jest gotowa zaryzykować i zrezygnować z pracy, aby przeprowadzić się do rolnika. Sebastian nie krył, że wizja wspólnego życia i budowania rodziny aż rozświetliła mu oczy. Niestety, radość Kasi oznacza smutek Patrycji, która musi wrócić do domu. Zobaczcie zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.